Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Troszeczkę wcześniej zaczęłam, ile mamy? 3 minuty wcześniej, źle nie jest. Czyli zdążymy sobie nazbiegać się na kawkę. Słuchajcie, znowu poniedziałek. Kiedy to się dzieje? Same poniedziałki są po prostu. I poniedziałek, i kawka, i poniedziałek, i kawka, i plany na cały tydzień, i po prostu nic, tylko bullet journale tutaj funkcjonują z listami to do i takie tam. Ale Gloria wpada zamiast dzień dobry, urodzinki Gloria. Spokojnie, już wyjaśniam w ogóle a propos urodzin. Jako, że nie było kawy w zeszłym tygodniu, nie było, to wszyscy z zeszłego tygodnia i wszyscy z dzisiejszego tygodnia mają prawo, a wręcz obowiązek upominać się o przesłanie urodzinowe. Tak już jest. Także tak, jak wam mówiłam, jeżeli ja coś zawalę, w sensie zawalę, święta były bez przesady. A już ktoś podał? Nie, ale tylko takie urodzinki, nie, dzień dobry, jak się masz, jak czujesz, pijesz kawę, nie wiem, poniedziałek, ziewajmy tutaj wspólnie, urodzinki. Tak, urodzinki będą i to mówię i z zeszłego i z tego tygodnia, co by po sprawiedliwości nikt nie przegapił swojego przysłania, bo pilnuje ta, tak już jest. Nagrywam również oczywiście na YouTube pozdrawiam, teraz patrzę do góry na kamerę, a YouTube się nie obrażają, że patrzę w ten, w Instagrama, bo mam, o uwaga, YouTube. Telefon mam. No mam telefon, każdy ma telefon. Wiśniewska ma telefon, wow. Ale telefon w użytku mam. O, i dokładnie tak. Mam nadzieję, że ten poniedziałek to naprawdę będzie super. Patrzę, że jest 10 osób na kawie. Jest 9:59, czyli zaraz 10. Myślę, że możemy zaczynać. Możemy zaczynać z energetyką tygodnia. Ja tu jestem zaopatrzona w nasz kalendarz Feng Shui. Ciągle mi wylatuje, wiecie co, 14 niedziela, luty, nie że walentynki, tylko mowa kwiatów. Ciągle zapominam ją przepisać, bo to w takich kalendarzach to czasem takie starobabciowe przepisy można znaleźć i ciągle mi wylata. Wsadzę ją do bullet journala, może prędzej ją przepiszę. Ostatnio hasło, które sobie spisałam z jakiegoś filmu, że to jest szaleństwo, ale bez tego życie byłoby tylko serią nanizanych na sznurek czwartków. To chyba za 3 tygodnie to przepisywałam, a kartka leżała i straszyła. Także tak, ale już jest przepisane. Dobra, 10:00 wybiła na zegarze. O Jezu, to sobie narobiłam. Nie, nie mam kaca, ale mam dzwonek rowerowy i nie zawaham się go użyć. Ale dobrze, 10:00 wybiła, idziemy w energetykę. Słuchajcie, dzisiaj będzie trochę więcej kart, bo sobie powyciągałam. Sobie postanowiłam, że sobie powyciągam, bo se mam i se mogę. Ale przede wszystkim tak. Dzisiaj nowe w znaku barana, co oznacza, że wkraczamy w nowy cykl. Ten barani nów, on generalnie i tak jak słyszę i sobie czytam w astrologii, w przepowiedniach, w wikkanizmie, to on taki jest, wiecie, tam te mapy marzeń, ludzie robią tego typu rzeczy. Powiem wam, że to ważna energetyka, tak mi się wydaje. Nawet jeżeli kiedyś nie była, to egregor ją teraz stworzył, więc myślę, że i owszem. Więc mamy taki silny dzień, słuchajcie, a w baranie, czyli mamy w takim przytupie do przodu. Więc jeżeli możemy coś ruszyć w tym tygodniu, to ruszmy dzisiaj, bo potem po prostu będzie się układało. Także ruszajmy to. I to samo mówi mi moja święta czerwona księga. Wszystkie ikonki, zobacz ta, wszystkie ikonki mam na czerwono tutaj. Czyli na wszystko dobrze. Czytanie, pisanie, przeprowadzki, remonty, sprzątania, wyjazdy, rozjazdy. Genialnie. No i mamy hasło inicjować. Nów jest takim przełomem, takim pustym czymś, tak? Czyli tu księżyca malało, tu zaraz zacznie przybywać. To jest taka przerwa trochę pomiędzy światami, energiami. Więc mi się wydaje, że to inicjować właśnie, to takie puszczenie do przodu pewnych rzeczy. Więc to jest bardzo, uważam, fajne do wykorzystania magicznego wszelakiego. I mimo, że jest nów, ja generalnie w nów raczej oczyszczam niż napędzam, to może nie robiłabym rytuału przyciągającego wszystko, ale stanowczo, życiowo zacząć coś pisać, jeżeli chcemy coś napisać, zacząć coś sprzątać, jeżeli chcemy coś dosprzątać, zacząć coś wyrzucać, inicjować
pewne poczynania. No i oczywiście przy okazji przypominam, że dzisiaj mamy ten NUF organizowany na kanale o 21:00, koszt 22 zł, więc zapisać się warto. No ten taki NUF wiosenny to bym powiedziała siła, moc, potęga, a chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest przygotowany jak w nowiu kwietniowym rytuał oczyszczania matryc rodowych. Także ja mogłabym udowodnić, gdybym sięgnęła tam z końca biurka księgę, ale dokładnie oczyszczanie matryc rodowych dzisiaj będzie. Więc ja myślę, że na ten NUF warto się zapisać, tak po prostu chociaż raz na rok te matryce. Co się warstwę ściągnie? Oddech. Znowu warstwę ściągamy, oddech. To nie ma też tak, że karmy się pozbędziemy, matryc się pozbędziemy, egregorów się pozbędziemy. Nie. Możemy dodłubywać się spod tej rdzy do świecącego metalu. Wioletta mówi, że nie umie pisać tutaj. Umiesz, bo cię widzę. Widzę, jesteśmy. Dobra. I słuchajcie, jak już wiemy, jaka jest ta energia, ja jestem taka podniecona tym nowym. Baran, NUF, wiosna, matryce rodowe. Trzeba sobie robić podniety w poniedziałek, bo zamiast kawy, słuchajcie, w sensie takim, żeby nie paść, bo ja w niedzielę to się tak siedzi i się myśli tak, Jezusicku, nie? Bo tak po góralsku czasem myślę. Jezusicku, znów poniedziałek, nie? Bo w poniedziałek zaczynają się telefony, wysyłki, sprzedaże, kupna, dramy, jeszcze kafelki dochodzą i różne takie, więc słuchajcie, dobra. Ale tak, tamte karty mam przytasowane jedne, tu mam nieprzytasowane, więc przytasuję i zobaczymy, jaka energia będzie nam w tym dniu dzisiejszym towarzyszyć. No, zobaczymy. Dobra, mamy inaugurację i mamy rydwan. Ja wiedziałam, że musi wyjść coś takiego, co jest baranem. A czy rydwan generalnie, kochankowie bliźnięta, czyli rydwan jest, co jest po bliźniętach? Baranek, bliźnięta, rak. Ja się z tym nie zgadzam. To jest karta bliźniąt i to jest karta po prostu barana, bo to jest karta huzia do przodu. Oczywiście trzeba zachować równowagę, bo przy rydwanie, kiedy powozi się zwierzętami, które muszą współgrać, tutaj wszystko musi współgrać, to może być tak, że możemy tam trochę wypaść. Trochę możemy wypaść, ale trzymajmy się poręczy i zapindalajmy. Dlatego, że to jest bardzo szybka energia możliwości rozwojowych. Czyli dzisiaj po prostu galopujmy do przodu. No, nie da się galopować do tyłu. Galopujmy do przodu. I drugie karty, bo ja dzisiaj taka będę normalnie, wiecie co? Taka rozkarciała będę. Kaduceusz. Wszelkie aspekty uzdrawiania wszystkiego, wszelkie aspekty informacyjne mogą być dzisiaj bardzo dobrze odbierane. Czyli jeżeli mam jakieś diagnostyki albo chcemy zadbać o siebie, spa i tego typu rzeczy, oraz jeżeli mamy ochotę na słowo, na umowy, na tego typu rozwój, to będzie bardzo dobry dzień. I z kolejnych kart, uwaga, każdemu z Was radość przynoszę na bale, uczty i śluby, proszę. Czyli może się okazać, że, chciałam powiedzieć, nasza dziewiątka pucharów, jasne, w ogóle, że tutaj będziemy, zresztą dziesiątka, że będziemy mieli możliwości bardzo dobrego porozumienia i zadowolenia wszelakiego. Dobra, przystępujemy, słuchajcie, do wtorku. Wtorek nie będzie dobry na nic. Mamy księżyc w znaku byka i wtorek z takiego rozruchu dzisiejszego może troszeczkę nam zapachnieć marazmem, ale z drugiej strony to też jakby taki pobiegu, odpoczynek, to można sobie triumfować zwycięstwa. Jeżeli mamy znak byka i mamy już księżyc, który no jeszcze jest przy tym nowiowym czasie, ale już zaczyna przybywać, to możemy już inicjować pewne rzeczy. Także fajnie. A zobaczymy, kasa fiskalna piknęła, sorry. Zobaczymy, jak w kartach. I otóż, wtorek jest dniem Marsa. Mars jest bogiem wojny. A tu mamy walkę. Tu mamy walkę, ale to są tak, wszelkiego rodzaju sprawdziany, konkursy również, konkurencje. I tak należy rozumieć tą wtorkową energię, czyli wydaje mi się, że ona może być taka trochę nerwowa, trochę rywalizująca, ale niekoniecznie zła, dlatego że po rywalizacji
I no, po biegu oczywiście są wygrani i są przegrani, ale nikt... Urwa urwie, łba nie urwie, chciałam powiedzieć, ale nie wolno. Ale w każdym razie można dojść do pewnych kompromisów. Także tutaj dramy nie mam. Zobaczymy jak w Oracle Cards. Oracle Cards mamy pasję i romans, który oczekuje. Czyli jeżeli nie skupimy wszystkich swoich sił na to, żeby pokonać wszystkich przeciwników i wyrywalizować wszystko, co można. Pamiętajcie, że przy piątce buław to nie jest tak, że my zawsze jesteśmy zwycięzcą. My możemy być osobą, która jest osobą przegraną. Tutaj, jak widzicie, te piątki, znaczy te piątki, te buławy, one się krzyżują w różnym stopniu, taki krzyżowy ogień pytań. To możemy zająć się uskutecznianiem romansów, ale faktycznie przy dniu wtorkowym marsowym to nie jest romans platoniczny, chciałam powiedzieć. To bardziej jest romans. No i przy buławach owszem również. A można oddawać się mu z pasją i zaangażowaniem stanowczo. Będzie dobry dzień na tego typu rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że mimo tego, że będzie to dobry dzień, nasza, no nie energia, bo to nie tak, ale humor bardziej może być nieciekawy, bo jestem stale zły, znudzony, chętnie kocham cudze żony. No do romansu to się ma, do romansu to się ma. Fajnie, gdybyśmy my nie padli ofiarą jakichś trójkącików, więc na to zwróćcie we wtorek uwagę. I mamy środę. Mamy środę, również księżyc znaku byka. To troszeczkę się gryzie, bo tak, bliźnięta są takie pierdyknięte, nie? To znaczy mówimy energia, nie, że bliźniać tym bliźniakiem. Nie mogę źle o sobie mówić, ale no jest taka energia, taka wiecie, powietrzna. Natomiast byk jest ziemski, więc tutaj na pewno będziemy chcieli z pasją coś tworzyć. Zresztą hasło jest tworzyć. A byk nas będzie uziemiał. I fajnie, jeżeli my potrafimy pogodzić te przeciwieństwa. Myślę, że rytuały na godzenie przeciwieństw będą bardzo zacne. I księżyc. Rozmarzenie, rozmymłanie, tworzenie jakichś historii, filozofii do prostych rzeczy. Takie tendencje w środę mieć będziemy. Fajnie by było, gdyby bardziej skupić się na czynach niż imaginacjach, bo tu możemy się rozjechać po prostu, a zupełnie nie jest nam to, wydaje mi się, potrzebne. Natomiast, jeżeli chodzi o gryfon, lubię honor and good luck. Honor i szczęście. Dobrze, że nie Bóg, honor, ojczyzna. Znaczy nie, to nie znaczy, że to jest złe hasło. Nie, nie. Ja bym powiedziała bogi, honor i ojczyzna. Nie, bogi, honor i sławę wam. No, dobra, wróć Wiśniewska na ziemię. Chodzi o to, że to jest bardzo dobra karta praworządności. Czyli wszystkie umowy, a środa i bliźniątyczny środowy dzień, bo merkuryczny, bardzo temu sprzyja. Wszelkie umowy, podpisy, fuks po prostu, może w środę towarzyszyć, więc to warto by było po prostu wykorzystać. Natomiast nie trać nadziei, gdy obok stoję, bo wnet się skończą troski twoje. I tu mamy dziewiątkę mieczy, pików. Wiecie, tarotowe myślenie zobowiązuje. Także myślę, że nawet jeżeli będą jakieś trudne sprawy, czytam jakoś dawno nie tego nie. To się rozwiążą pozytywnie. Nie reklamuję obcych telewizji, reklamuję swoją telewizję. Zapraszam na kanał na YouTubie. Tam się dzieje wieczorami kabareton. Dobra. I mamy czwartek. Czwartek w znaku bliźniąt. Czwartek powiększa pewne rzeczy. Natomiast hasło z naszego przybornika feng shui'owego jest pozbywać się. Ja bym powiedziała, że pozbywać się, jeżeli powiększamy, to fajnie by było powyrzucać wszelkie negatywne rzeczy, popsute przedmioty albo inne tego typu sprawy, które należy po prostu zakopać. Zakopać. Tak. Nie jest dobry dzień na robienie, taki przeciętny bym powiedziała, na robienie czegokolwiek, bo nie ma tutaj żadnego wow. Pozbywać się. Tarot. Poczucie uwiązania i niemożności. Ósemka mieczy ma to do siebie, że najczęściej jest rozwiązanie jakiejś sytuacji, ale my tego nie widzimy. Więc bardzo fajnie byłoby, gdyby przy jakichś problemach, dylematach, wątpliwościach, tego typu rzeczach, zapytać obcych, jak to widzą.
I kiedyś Janda chyba powiedziała, że jeżeli jedna osoba coś mówi, to nie zwracać na to za bardzo uwagi. Jeżeli dwie, to być może coś w tym jest, a jeżeli trzy, to już należałoby to przeanalizować. I właśnie na tej zasadzie, jeżeli ktoś powie, że coś jest zielone, a my myślimy, że różowe, spróbować przeanalizować, czy aby to faktycznie tak nie istnieje. Także nie dać się uwiązywać w ten czwartek. Czwartek ma powiększać, a nie stać w miejscu powiększać. W czwartek dużo nie jeść, powiększa. Czwartki nie. Nie. Czwartki ciastki nie. I co mamy? Podążaj za swoją intuicją. The Seer. Jasnowic? Seer. No mniej więcej coś. Podążaj za swoją intuicją. Karta, która pokazuje, że należy słuchać wewnętrznego głosu. Czasem mnie pytacie, jak rozbudzić swoją intuicję. Nie trzeba rozbudzać swojej intuicji, tylko zminimalizować analizę. To jest taki dobry sposób. Pamiętajcie, że intuicja to są trzy pierwsze sekundy, które pomyślimy. Bo potem zaczynają się lęki, strachy, analizy, tego typu rzeczy. Więc warto tutaj kierować się swoją intuicją. Czwartek, przypominam. I kolejna karta. Dzisiaj sobie tak posiedzimy. Zawsze dobrą jestem kartą, tylko z trefną marą wartą. Nie mam trefli, bo po jednej karcie wyciągam, więc zawsze dobrą jestem kartą. Właśnie. Dobry dzień. Co wam tu będę interpretować? Jak zawsze dobrą i zawsze kartą i zawsze i na czwartek. Dobry, sympatyczny, pozytywny dzień. Lecimy w piątek. Piątek pomnażać. No to czyli, jeżeli pomnażać, jeżeli możecie w coś zainwestować, kupić. Inwestycja to nie chodzi o to, że musimy kupować budynki, no nie co tydzień, kochani, chociaż ja nie wiem, może różne majtki, obajtki albo inne mogą, nie? No niektórzy nie. To można zainicjować na przykład pomnażanie złotą świecą. Można zakupić breloczek do nowego domu. Ja pamiętam, że najpierw miałam rękawiczki rowerowe, potem rower. Pomnażać. Daje ziarenko, zasiejemy ziarno, wyrośnie baobab. I oby te baobaby, te drzewka, wiecie, baobaby nam rosły. Mamy księżyc dalej w znaku bliźniaka. No, taki roztrzepany księżyc. Dobry na spotkania towarzyskie jest napisane, skoro piątek. Żadna impreza na kanale się nie szykuje, tak patrzę. Nie ma powodów. Można zrobić bez powodu, ale... Dziesiątka pucharów. Spotkania rodzinne, towarzyskie, emocjonalne, sympatyzujące, dużo radości i zadowolenia. Cóż wam powiem, piątek powinien być w energetyce dobry i poprawny. Tam patrzę, co pisze ta, ale nic tam. A witam, kolor włosów, że kolor włosów, wiecie, zależy od różnych czynników i aktualnie kolor włosów się zrobił marchewkowy ze względu na to, iż wynalazłam, kiedy ja byłam w Berlinie, 2 lata temu? I z Balei kupiłam sobie szampon do rudych. Znaczy tak, farba tak, ale gdzieś tam utrzymujesz ten kolor i jestem w szoku. Dobra. Talizman. Jesteś predysponowany do sukcesu. Czyli mamy bardzo dobry piątkowy dzień. Bardzo dobry piątkowy dzień. Natomiast ja zawsze przy karcie talizmanu mówię tak. Weźcie sobie kamień. Swoje ulubione wahadełko, nie wiem, ulubionego orzeszka, który ma was wzmacniać. Tak, przy karcie tak zwany piątek. Bardzo dobry fuksiarski dzień. No i zobaczymy trzecie karty. Obdarzę cię zaszczytami, stanowiskiem, orderami. Gdybym miała powiedzieć, który dzień wykorzystać najbardziej, to jest poniedziałek z super energią i piątek z super energią. I autentycznie, przy królu nie monet, bo to nie jest tarot, Kierkaro, przy królu Karo, bardzo dobrze jest załatwiać wszelkiego rodzaju formalności, jeżeli macie pracę, uzyskacie nową podwyżkę, lepsze stanowisko, zmianę, na którą oczekiwaliście, dopytywać się, działać. Sobota. Sobota, chiński przewodnik mówi harmonizować. I mówi, w zasadzie nie musisz działać, nie jest dobra na działanie. To jest chiński przewodnik. Dziwne, bo Chińczycy, chociaż nie, Japończycy to są tacy pracowici, nie? No właśnie. No, zobaczymy jak w tarocie. Kochankowie,
To znaczy dobrze, dlatego że na poziomie energii może być płynnie, zwiewnie, pozytywnie, mały orgazm dzienny, taki przenośny oczywiście. No karta kochanków było, nie było. Ale z drugiej strony też wybory, nowości pewnego rodzaju. Nie wiem jaka będzie pogoda, ale oby trochę bardziej słonecznie, może się udacie w nowe miejsca. Piknik jakiś, o proszę bardzo, to było, chociaż sobota chyba jeszcze nie będzie cudowna. Z tego co patrzyłam na dziesięciodniówkę. Natomiast dobrze by było w sobotę spojrzeć za siebie, co tam się zadziewa. Bo czasem może się zdarzyć, że my jesteśmy tacy beztroscy, fajni, a tam z tyłu coś się ktoś gdzieś pulta, gdzieś za plecami robi. Więc warto oczywiście brać to pod uwagę. Taka analiza. A w dziewiątka kier, bo serca. Oczywiście, że nie puchary. Spełniam życzenia każdego, bogatego czy biednego. Czyli co mamy? Dużo szczęścia. Jaki fajny ten tydzień. Tyle na kart wyciągnęłam. Mogłyby być jakieś dramaty, a tu normalnie dramatów nie. Dramatów nie. No i mamy niedzielę stabilizować. Dobry na spotkania towarzyskie, średnie na prace domowe, wyjazdy i pisania i umowy. Ale w kartach paść monet daje stabilizację. Jeżeli macie ochotę na glinkę na twarz, polecam zieloną albo niebieską, glinkę na twarz, kąpiel z kamieniami, spa domowe albo inne takie rzeczy, to bardzo dobra karta na to. No i oczywiście na analizę spraw monetarnych domowych, co kupić, co sprzedać, gdzie dołożyć. Także to z pewnikiem, że tak powiem. Będzie towarzyszył nam żywioł powietrza, który da nam wzmocnienie na poziomie intelektu, więc faktycznie myślenie o pieniądzach i planowanie przy tej zbitce kart naprawdę może się opłacać. A wróże bolesne zerwanie albo też rychłe rozstanie. Miecze, odcinanie pewnych rzeczy. Ale powiem tak, to, że jest bolesne zerwanie, to w zasadzie o niczym nie świadczy, bo to, że nas coś boli, nie oznacza, że jest dla nas złe. I tak to trzeba brać, więc mimo, że niedziela jest analityczna, no i takich z trudniejszych dni może w tym tygodniu, to może i potrzebny. Słuchajcie, także jakbym miała powiedzieć, gdzie się skupiać, to dzisiaj i piątek to na pewno, a cała reszta też w miarę fajna. Teraz ja sobie poskładam karty, a wy przygotujcie świeczki w tym czasie, słuchajcie, bo kolejny punkt programu jest świeczkowy. Tylko muszę mieć poskładane karty, bo jak będę miała bałagan na ołtarzu, to będę się denerwować, a po co? Po świeczkach, nie? Urodzinki po świeczkach, tak, będziemy patrzeć. Na razie sobie tutaj robię researcha. To już tak, ołtarz zawsze powinien być uporządkowany. Taka prawda, przypominam to moim studentom, że tak powiem, sama muszę się tego trzymać. Dobra, w kalendarzu Feng Shui odkładamy Cię do następnego tygodnia i świczkę zapalamy. Słuchajcie, świczkę zapalamy. W intencji. Cudownego tygodnia, pięknie rozwijającej się energii, zrobienia wszystkich rzeczy, których mamy dokonać w jak najlepszej formie, bo byle jakość nas nie będzie zadowalała. I zapraszamy na ten tydzień do swojego życia cztery żywioły, tak by nas wzmacniały na każdym możliwym poziomie. Jeżeli jesteście w domu i macie świcę, zapalta. Jeżeli nie macie, przyłączta się mentalnie po prostu. O, dokładnie tak. Krótkie zaklęcie. Widzę, że już lecą te ogienki, łogienie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Słuchajcie, czyli tak. Tak zwany międzyczas, czyli jak ktoś ma urodziny, to też pewnie coś spisała, nie? Tak. Dobra, to dawaj od początku. Już? No. Już dobrze. Marzenka nasza, cichoń. Marzenka. 9 kwiecień, 6-2. Przesłanie Marzenka. Dobra. Przypominam urodziny od poprzedniego poniedziałku do przyszłej niedzieli. Kto nie był, niech korzysta. Bo to rzadko się zdarzy, że dwa kawy są naraz. Tak. Zdarza się, jak nie ma kawy. Dobra. Przesłanie dla Marzeny. Droga kochana, podróżuj w głowie. Planuj, działaj,
ruszaj do przodu i biegnij. Trochę to jest tak, że im my szybciej biegniemy, tym nas konkurencja po prostu nie dogoni. Konkurencja w sensie ludzi złośliwych, krytycznych albo innych ycznych, zupełnie niepotrzebnycznych. Także po prostu zapindalaj w głowie. We w sercu. Nowa praca, nowe zajęcia, na których należy się skupić, dlatego że mogą przynieść nowe zyski. Jest do tego potencjał, należy go po prostu wykorzystać. A w działaniu. To, że się dużo rzeczy nie udało i wyrównało się do zera plus 2 metry mułu, nie oznacza, że przy piątce monet nie jesteśmy predysponowani, by ciężką pracą i trochę kuśtykając albo na czworakach, wychodzić z bankructwa. Czyli twoja, właściwie gorzej nie będzie, może być już tylko lepiej. Może być już tylko lepiej. Dobrze, kto tam kolejny do przesłania? Tutaj mam córkę Ani wnęk, ale nie ma, że tak powiem, nie dodzwoniła się po zgodę. No, córkę to nie jest złośliwe typu, czy tam ktoś tam odejdzie od mojej super córki, tylko po prostu przesłanie. Tego, będzie chciała, to odsłucha, to nie odsłucha. Jak ma na imię? Córka Ani, Ania. Córka Ani, tak jest napisane. Córka Ani. 12 kwiecień, 9.1. Nie, to tam nie potrzebna. Córka Ani. Skupianie się na zrównoważeniu emocji, bo królowa pucharów w głowie może być bardzo uczuciową, ale mocną królową, albo może być rozmymłaną mymłą. Więc wyrównanie emocji w głowie poprzez rozsądek wskazane w tym roku. We w sercu królowa mieczy, czyli pozamieniały się rolami. W intelekcie mamy uczucia, a w uczuciach mamy intelekt. Jej zadaniem będzie przełożenie wszystkiego na właściwe miejsce. Wtedy nie będzie ani rządów rozumu, ani rządów serca, tylko będzie norma. A na razie mamy abarot. Jak wyjdzie jeszcze wisielec w tym, to będę się śmiała, bo to jest taka karta abarot. Nie. Ale w działaniu powolutkie załatwianie wszystkich spraw małymi kroczkami, które mają... To jest takie zrobienie listy to-do życiowej na rok i odhaczanie, co udało mi się zrealizować i od jakiego kłopotu odejść. Natomiast poprzestawianie na właściwe miejsce emocji z rozumem, zadanie bojowe na ten rok. Lecimy dalej. Kto tam? Kamil, 9 kwietnia 2001. 2001, tak, bo patrzyłam, że ma 18. Dobra. Kamil. O, działania intelektualne, kursy, szkolenia, umowy, szybkość podejmowania decyzji. To powinno w tym roku towarzyszyć. 20 lat to można być w szkole albo dobrze pracować, mieć już rodzinę, tak? Bo to jest taki wiek, że jedni się będą kształcić, a drudzy będą żyć. Ale w każdym razie intelekt, kursy, szkolenia, dokształcanie, szkoły powinny towarzyszyć w tym roku. Wyjść ze strat sercowych. Jeżeli coś się nie udało, to nie dlatego, że cały świat jest popierniczony, chociaż muszę wam powiedzieć, tak, cały świat jest popierniczony, ale są wyjątki. I należy tych wyjątków szukać po prostu. Nie tkwić w stratach w sercu, to na pewno. A ciężko pracować. To jest ten wiek siewny. Ja jestem w wieku żniwnym. Ja już powinnam zbierać efekty wcześniejszej ciężkiej pracy. Potem powinnam odpoczywać, nie? Ale 20 lat to jest wiek siewny, kiedy zapindalamy, orzemy, siejemy po to, żeby potem pozbierać. Czyli rok ciężkiej pracy ma być i proszę się nie wymigiwać, bo bez tego po prostu nie poleci dalej. Młody jest, to można trochę nakrzyczeć. Dla córki kogoś tam. Natalia, 9.4.95, córka Renaty. Córka Renaty. Nie będzie chciała, to nie odsłucha, nie? Bo tam, wiecie, tam dla przyjaciela czy coś, to może nie wypada, ale matka córce dupę jej oglądała, majty przewijała, to no. Oj. To aż można. Tak? Dobra. Powinna stać się kobietą cesarzową. To jest od macierzyństwa podelektowanie się swoją seksualnością. We w głowie. Serce waleczne i nerwowe ja bym trochę spasowała, bo fajny człowiek z nerwami na wierzchu. Jak posłucha, to tak może policzyć do 10, zanim coś się powie. Siostra bratu, nie wiem, to będziemy siedzieć 3 lata,
Zaraz zobaczymy. Ona ma lat 27. To jest czas budowania swojej przestrzeni, swojego ogrodu. Na zasadzie takie, jakie mamy możliwości. Jedni mogą kupić willę, inni pobudować lepiankę, a trzeci wyremontować pokój. Powinna zadbać o swoją przestrzeń. O. Kolejną córkę Bagnichy tam tak widziałam. Tak jest, Małgorzata, 12.95. Dobra. Córka Bagnich. Ciężka praca intelektualna powinna przed nią być, od myślenia, którego też się trzeba nauczyć, po wszelkiego rodzaju konstruowanie materii, czyli mam certyfikaty, pozwolenia, kursy szkolenia na tej zasadzie. To tak. W sercu ona robi dużo zamieszania. Ona sama jest nie młode, nie stare dziewczę, ale jeszcze nieustabilizowane sercowo. Jeszcze tutaj taka małolata z niej czasem wychodzi. Te emocje takie zupełnie niepotrzebne. No trzeba by było to ustabilizować, bo jak my wiemy tutaj, czego chcemy, to do tego dążymy. A jakbyśmy chcieli i tego, i tamtego, a może jeszcze tak, a w ogóle wszystko się nie zgadza, to nie ma dobrego życia. No i też w działaniu właśnie skonstruowanie swojej życiowej przestrzeni, szczególnie pod względem zawodowym. Tutaj musi być konkret w tym roku, czyli nawet jeżeli, nie wiem, chciałabym zmienić pracę, to właśnie teraz, ponieważ trzeba iść za głosem tego, czego się oczekuje tutaj, czyli musi tutaj zrozumieć, czego oczekuje zawodowo, a potem to po prostu realizować. Dobra, Oriana widzę. Oriana widzę. Oriana. Czego mnie nie widać? Nie wiem. Oriana. Kolejny rytwan dzisiaj. Rusz myślowo do przodu. Realizuj swoje, nawet fantastyczne cele. Nie spadnij z tego rytwanu. Trzymaj się poręczy, ale biegnij. Biegnij. Wszystkie potencjalne rzeczy, które możesz zrobić zawodowo-biznesowo, ale są zgodne z Twoim serduchem, mogą pięknie funkcjonować. Natomiast koło fortuny. Będziesz się potykała w tym roku, ale ciągle do przodu. Koło fortuny to ja sobie wyobrażam takiego krecika, który tak biegnie i tak się potknie na ryjka, a potem znowu leci, 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 leci i ogarnia wszystko. Potem znowu na ryjka i znowu leci, ale do przodu. O, kogo tam jeszcze mamy? Bo widziałam. Już mam. Syn Renatki, Bartosz, 11.95. Syn Renaty. W głowie 9.5? Tak. Chłop się robi. Dobrze, dobrze. I on powinien być taki, wiecie co, konstrukt myślowy inżynieryjski. Tu postawię, tam zrobię, tu zorganizuję, tutaj polecę i ciężka praca. Ale taka efektywna i efektowna. W sercu też, zobaczcie, no. Monety, ukonkretyzowanie chłopa. 27 lat, z dziecka w chłopa idzie naprawdę i tutaj powinien konkrety realizować. I zrobić porządek z przeszłością. Pozamykać, a klucz do rzeki wyrzucić. Jeżeli coś jest zaległe, po prostu. Czyli dbanie o zaległości i konstrukt fizyczno-materialny. O. Dalej? Tu Wiola prosiła do tego brata. Rafał, 12 Dobra. Kwiecień, 8, 5. Albo 3. Tyle może z psa. I teraz trochę tak. Niepotrzebna mi jest data, byle było 18. Ostrzegłabym brata przed wchodzeniem wszelkiego rodzaju trójkąty i super czuję się, jeżeli rozmawiam z tą koleżanką, chociaż na przykład mam, nie wiem, dziewczynę, chłopaka czy chomika. Nie robić takich rzeczy, bo nie dość, że będzie to generowało plotki, to jeszcze może generować problemy generalnie. Generalnie. W sercu. Musi ruszyć po prostu, dlatego że przy karcie wisielca nie generujemy. Tutaj mamy akumulator. I ze względu na naszą fizyczność, gdzie po prostu to wszystko, wiecie, tam wszystkie te przepływy tutaj się działają, ale i ze względu na energetykę, na torus naszego serca. Jeżeli mamy wisielca w sercu, to żebyśmy byli najbardziej wykształceni i najcudowniejsi, tacy inteligentni, to nic nie zrealizujemy. Pasji potrzeba, pasja, pasja.
A dziękuję, że pięknie kredką podkreślona, że coś tam się wymalowałam dzisiaj, słuchajcie. Poniedziałek jest. Trzeba to tydzień dobrze zacząć. A w działaniach. Egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne i zmiany na poziomie materii konieczne. O, to tak. Jeszcze kogoś mamy? Nie. To dobrze. Uff. Słuchajcie, no dwa tygodnie, ja rozumiem. Sporo tych. Czego? Przesłań. Wszyscy się rodzili na wiosnę, ja nie wiem. Robieni jesienią, rodzili się na wiosnę. Dobrze jest. Zimno było i wiesz, jak jest. No było zimno i cimno. Słuchajcie, no to teraz ogłoszenia wiedźmofialne. Jakby ktoś jeszcze sobie przypomniał, że ma urodziny swoje od zeszłego poniedziałku do przyszłej niedzieli, to zapraszam. Słuchajcie, z takich ogłoszeń to normalnie, co mnie zachwyciło w zeszłym tygodniu, to przyszły nam witraże nalite. To są te niebieskie trójkąty, niebieskie trójkąty, bo to jest woda. Żywioł wody jest to. Ponieważ dlaczego? Ponieważ iż dlatego rytuał lity pudełkowy, w którym, bo tu były tak, tu był miłosny, tu był ostara, a teraz mamy wodę, wodę litem mamy, to będzie właśnie artefakt na rytuał pudełkowy, który pewno jakoś pod koniec kwietnia wejdzie, a że już mamy prawie środek, więc to bym się mocno nie przejmowała. Dlatego, że to będzie w ogóle do wody lita, też woda lita będzie. I te osoby... Aha, tu pentagram jeszcze jest taki ten. Nawet co to jest za naklejka? Nasza strona. Tak, bo generalnie lita będzie rytuałem, który będzie przyzywał cztery żywioły, ale również robi się wodę uzdrowienia. I z tą wodą uzdrowienia będzie także, iż ci, którzy będą mieli pudełkową ostarę, to oni będą mieli tę wodę, którą będziemy jakby robić razem. Natomiast ja będę robiła więcej tej wody, po to, że jeszcze będzie do sprzedaży woda uzdrowienia. I mało tego, ja tu sobie zostawiłam z zeszłego roku, widzicie, kawałek wody. To jest fajne, bo to jest, wiecie, w psiukaczu, więc na bolesne, dla jego bolesnej męki, na bolesne miejsce można będzie tego użyć, tego, że normalnie eliksiru, wody, ale świętej, nie chcę mówić święconej, rytualna, bo nie może być zdrowotna, wiecie jak jest, jest rytualna, ku zdrowotności i dodaniu energetyki i właśnie tak to będzie, czyli będzie, no z tych witrażyków, wiecie, jak już ja mam zebrany jakby pudełkowo dużo, to zobaczcie, że robią się, fajnie to się robi, no fajnie się, o proszę bardzo, się robi fajne zawieszadło. Zawieszadło super. Bata mówi, że też ma jeszcze z tamtego roku wodę i super, bo w tym roku będzie tak, że a nie, to Beltane, przepraszam, to mi się pomyliło. Także tutaj te witrażyki, wodalita, ja to się śmieję, że jak w akwarium, z poprzedniego roku zostawiam na następny trochę. Nawet powiedziałabym, że miałam dużo więcej w butelce, ale wiem, że już lita się zbliża, już nie zużyję. To wyrzuciłam, tylko zostawiłam właśnie w tej trochę, żeby to zrobić na zasadzie, wiecie, przekazania energii i dodania nowej. Tak jest, więc będziemy, będzie woda, czyli rytuał czakralny, wróć, rytuał lita będzie jakoś może przyszły tydzień, może kolejny już wystawiony. To jest oczywiście ograniczona ilość, kupujecie pudełko z artefaktami wraz z rytuałem, tak to wygląda. No, oprócz tego będzie woda lita osobno, ale to już policie wtedy, bo już będzie zrobiona na litę dopiero. Na razie nie mamy. Magdalena osobno pyta, czy można żółty witraż kupić. Na razie nie, natomiast mamy w planach. Potem po całym roku, jeżeli komuś będzie brakować, pozbierać takie zamówienie. To pozbieramy zamówienie i po prostu zamówimy tyle, ile trzeba. Tyle, ile trzeba. Jakby brakowało. Także tak. Dobrze. Mam napisane w ogłoszeniach super woda i pudełko. No więc super woda, ta dam już pokazałam. I pudełkowy dokładnie. No ale te witrażyki super. Także nie przejmujcie się, jeżeli wskoczycie w trakcie, bo potem będziecie mogli sobie to spokojnie. Zrobimy po prostu takie zbiorcze zamówienie, żeby każdy miał... No nie są, nie będą to jajka święcone już, ale czy tam by się komuś potłukło, czy coś, to zawsze można będzie sobie dowitrażować. No i jeszcze będą trzy żywioły w tym roku, tak? Oprócz tego ziemia, ogień, powietrze. Więc myślę, że będzie to całkiem,
Całkiem ciekawy artefakt roczny, w sensie mam takie świadectwo czynienia. To w ogóle też jest fajne. Tak, nie wiem, nie piszę księgi cieni, nie mam czasu, mam litraż w oknie i promienieje, także super. Beata mówi, że ma już dwa, super. To mówię, gdyby komuś brakło, bo tak, to jest ograniczona ilość tych rytuałów, no bo wiadomo, nie będziemy robić nie wiadomo ilu, w sensie pudełek i w sensie czynienia w ogóle, jeżeli chodzi o ten rytuał, te rytuały, ale można będzie potem, jakby ktoś się nie załapał, nawet brakło, pękło, będzie można potem w nowym roku dokupić to, co brakuje. O, to dokładnie tak. Ukłonimy się ładnie. Czy można jeszcze się zapisać na dzisiejszy NUF? Co trzeba przygotować? Znaczy, ja mam przygotowaną jedną rzecz. Jak nie zapomnę jej użyć, bo ja najczęściej na podgrzewaczach chcę przygotować. Ja mam przygotowane często bardzo dużo takich ważnych, fajnych rzeczy. Skleroza. Podgrzewacz najszybciej, nie? Może położę na środku, nie zapomnę. Dzisiejszy NUF. Świcę po prostu. Świcę ogień. Słuchajcie, bo ludzie też tak, oczywiście, że magia wyższa, ceremonialna, że tutaj można w ogóle wszystko można, najdroższych rzeczy używać. To wtedy też jest fajne, też rodzaj estetyki, ale jak robimy w ramach potrzeby i nie jesteśmy wielkimi magami, już nie będę od Was wymagała, żeby to była świeca w kropki bordo, no, bądźmy szczerzy. Chodzi o ogień, ogień ze wszystkiego się wytworzy, nawet z zapałki się wytworzy. Czy ma się wypalić do końca podczas rytuału? Podczas rytuału nie wypali się do końca. Ma się wypalić do końca po rytuale. A chyba, że będzie jakaś taka, nie wiem, 15-minutówka świeca. Chyba, że urodzinowa, tak. Nie? O, urodzinowa to się wypali do końca. No, tortowe też dobre, nie? Dobra. Kolejne ogłoszenie jest takie, że sklep wraca do wysyłek, dlatego, że przyszła Dorota i będzie pakować, bo ja nie pakuję. Już połowa spakowana. No, także nie było za dużo zamówień, nie ma jakichś wielkich zaległości. Może tak kupować. Wyrobiamy się, tak, dokładnie tak. Na razie nie będzie jakiejś nowości, mówię, pewnie w przyszłym tygodniu wejdzie pudełko, to wtedy można będzie. Będziecie mieli wcześniej, my będziemy mieli z głowy, Lita nie ucieknie. Taka prawda. Teraz jeszcze niekoniecznie, ale jeżeli chodzi o kolejny sabat na YouTubie, słuchajcie, to mamy sabat Beltane. I Beltane jest 1 maja. Natomiast czynimy w Wigilię, to będzie, w piątek będziemy czynić 30 kwietnia, bo przeważnie właśnie sabaty to w ogóle 3 dni w tą, 3 dni w tamto świętowanie, ale Beltane. I ja będę miała o 21 z Wami na YouTubie, tak patrzę, że piątek, że może być. Właśnie ten sabat Beltane, gdzie... Czekajcie, wyciągnę. Tak patrzę, czy nic nie zrzuca. Księgę cieni, gdzie jest sabat spisany. Będziecie trochę widzieć. Trochę będziecie widzieć dobrze. Aha. Patrzycie, że i zeszyt się może skończyć, nie? Beltane 2021. Wrzuciłam Wam. Potrzebne będą. Świeca, kwiaty albo owoce. Kadzidło, nóż, kielich. I ten nóż i kielich to ja muszę mieć, dlatego ja sobie to napisałam. Wy nie będziecie musieli. Tak, bo to ja mam jako prowadząca. Matko, można użyć sobie kapłanka? Nie można, bo to nieoficjalne. Ale tak, nieoficjalna kapłanka tego jednorożcowego zgromadzenia. Nóż i kielich będę miała i będę zanurzać jedno w drugim jako akt seksualny. Nie będziemy się ciurlać na ołtarzach, będziemy nóż... zanurzać. Także ja to muszę mieć. Pudełko, ważna rzecz, kartka, długopis i ofiara do pudełka, czyli owoce, wino, wódka. Będziemy palić kadzidło dla Boga Rogatego. Kwiaty bądź owoce będziemy składać dla Pani Matki Ziemi Gai. A pudełko jest ważne o tyle, o ile będziemy je potem sadzić. Zasadzenie pudełka, żeby nasze marzenie wyrosło. Z bardzo ładnym zaklęciem, które sobie zapiszecie. Sen, który wkładam do ziemi, obudzi się teraz, a chronić go będzie magii bezpieczna sfera. Nadzieja, która spała, obudzi się wraz z wiosną. Ja będę obserwowała, jak moje marzenia spełniają się i rosną. Czyli będziemy sadzić pudełka. Czyli małe pudełeczko może być pudełko od zapałek, karteczka, ten, żeby się ofiarka zmieściła, czyli może być jakaś kropla wódki, ale... tak, żeby to zakopać. Także tak będzie wyglądał Beltane. Wy sobie zapiszcie już to w kalendarzach, ja to oczywiście jeszcze powtórzę. Następną kawę, ale dobrze już wiedzieć, dobrze się przygotować, bo
Lepiej być przygotowanym niż nie, tak to chciałam powiedzieć. Potem ja mam przygotowany jeszcze śmiech śmiechem Beltane dla grupy, ale zastanowię się, to znaczy dla wisienek, zastanowię się, kiedy to zrobić. Może zrobimy to z kolei 1 maja. Zobaczymy. Bo drugiego ja już wyjeżdżam. Niedziela do niedzieli robię reset głowy, ale 1 maja jeszcze mogę. No i słuchajcie, rytuał zdrowia już jest rozpisany. Ja wam go jeszcze nie umieściłam. Z rytuałem zdrowia jest tak, że robimy w tym miesiącu dekret na zdrowie, który to nas ma przygotowywać do rytuału zdrowotnego, który będzie co miesiąc, w pierwszy czwartek miesiąca. Do rytuału zdrowotnego najlepiej byłoby przygotować zielone świece. Ludzie bez dekretu, nawet jeżeli wejdą na ten rytuał, krąg przed nimi nie będzie otwarty, więc jeżeli nie robicie dekretu, to zacznijcie go robić i dopiszecie się do rytuału w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. Będziemy go robić co miesiąc, jak zdrowie i internat pozwolą. Ale chodzi o to, żeby tą energetykę dekretem przygotować, żeby to wszystko, co można ściągnąć, było ściągnięte, a potem już będziemy robić na zdrowie. Więc dekret jest obowiązkowy. Ja nie będę was sprawdzać, bo nie mam jak, ale energetycznie was rozliczę. Nie, że tam nieszczęścia się wydarza bez dekretu. Po prostu nie będzie działało. Czyli dekret jest obowiązkowy na zdrowie do zrobienia. Możecie znacząć za nami teraz, dorobić do tego czwartku. Zdążycie, bo to mamy 7, 14, 21. Zdążycie jeszcze, jak dzisiaj zaczniecie. Dekret jest obowiązkowy. I ja już rozpisałam ten rytuał. Zielona świeca najlepiej, jak nie ma zielonej, obojętnie jaka. Będzie tak zwana skrzynka życzeń. Czyli na czacie co rytuał zdrowotny, czyli co miesiąc, będziecie wypisywać jedną rzecz, której chcecie się pozbyć. Zdrowotnie. Czyli, nie wiem, uzdrawiam bolące kolano. Uzdrawiam, nie wiem, ekstremum, tam raka wątroby. Pozbywam się reumatyzmu. Jedną rzecz. Jeżeli macie jedną dolegliwość, to możecie wtedy ją powtarzać. Jeżeli macie wiele, to pamiętajcie, że co miesiąc, na którąś dolegliwością będziemy pracować. Jest, jest wezwanie. Jest otwarcie kręgu. Jest ta skrzynia życzeń, kiedy na czacie będziecie to wypisywać. Ja zerknę wzrokiem, ja nawet może nie przepytam. Jak będzie 20 osób, to przeczytam. Jak będzie 220, to pewnie nie. Ale to już będzie wypisane, to już będzie ta magia słowa. I potem jest krótkie zaklęcie, które wam napiszę potem. Przybądź z rozgwieżdżonego nieba błogosławiona mocy uzdrowienia. Bądź oddechem oceanu li górskiego mocy kamienia. Usłysz nasze wołania, wzbudź swoją moc. Bądź z nami i nas uzdrów w tę magiczną noc. Wzmocnij nas i chroń, gdy to zaklęcie czynimy. Otwórz nas na światło uzdrowienia. O to Cię prosimy. I tyle. 3 zwrotki zaklęcia, które będziecie powtarzać razem ze mną. Ja Wam to jeszcze wypiszę na czacie na przykład, czy na szkole nawet, bo na szkole będą linki. Rytuał będzie raz w tygodniu, w czwartki. Raz w miesiącu, w czwartki, pierwsze czwartki miesiąca. Rytuał będzie zamknięty, czyli tak naprawdę będzie link na szkole, żeby nam obce YouTube nie wchodziły. Rytuał jest darmowy. Ja wymagam od Was tylko zrobienia dekretu i uczestniczenia. No i fajnie, że zielonej świecy. I powiedzenia ze mną tego zaklęcia. I będziemy to robić sukcesywnie, tak jak robimy błogosławieństwo tygodnia. I zobaczycie, że w pewnym momencie pyknie. Po to, żebyśmy my byli bezpieczni, nasi bliscy byli bezpieczni. Po prostu na uzdrowienie. Ja myślę, że i czasy, i jak jest zdrowie, to jest siła. Jak tylko trochę mózgu jest, to już będzie dobrze. Bo jak nie ma rozumku, to już nic nie pomoże. Ale jak nie ma rozumku, to... A to zdrowie też ważne. No. Tylko, że może nie być dobrze. Także będziemy robić taki rytuał uzdrowienia. I on też jest rozpisany. Ja Wam obiecałam w ogóle, że to będzie niby od stycznia. Znaczy, obiecałam Wam, że zrobię, i także myślałam, że od stycznia. Ale powiem Wam, że nie da rady zrobić czegoś na siłę, bo musi być channeling, żeby rozpisać rytuał. Bo musi być. I był. No więc księgę cieni zamykam.
I tak, i będziemy robić. Także jak ktoś z tym dekretem nie nadąża, to jeszcze nadąży. Zacznijcie robić sami. Zacznijcie robić z nami, potem dokończcie. Ważne, żeby przygotować energię na ten rytuał, nie dlatego, że jest mocniejszy od innych, tylko dlatego, że my musimy zrobić jakiś wysiłek, żeby wyciągnąć z tego efekty. Także zapraszam serdecznie. Dobra. Było to. Produkt tygodnia jest to. Webinar na miłość. Kto był, ten wie, kto nie był, ten może drożej w sklepie kupić, ponieważ webinary robię po taniości, bo lubię, natomiast potem będę sprzedawać za miliony monet po to, żebyście się orientowali, że coś jest do zrobienia i żebyśmy sobie razem na żywo siedzieli, a nie se kupię, się dowiem i będę sam sobek w domu siedział. Po to dlatego. Ja nie muszę, tak jak mówię, ja nie muszę tego sprzedać, ale wchodzi, w razie by ktoś się chciał o miłosnej magii podowiadywać. A jest bardzo zacna w dwóch częściach. No bo długa była. Tak. Znaczy nie, byś miał awarię wtedy. Prądową. A to ten jest tak. Webinar. A wszedł w ogóle ten ochronny? Ochronny? Nie. Jeszcze nie. Nie chcę się zrobić webinar ochronny. Ale jak będę robić? A ja się zastanawiam, czy ja nie zrobię powtórki. Albo tak. Po prostu. Bo słuchajcie, nie kiedy był ochronny? W styczniu? Ojejku, no długo. W styczniu był. Mhm. Słuchajcie, nie chce się webinar ochronny zrobić ni cholery. Tnie się, urywa, dramat. Nie. Więc jest nie do sprzedaży, więc ja sobie może magię ochronną zrobię raz jeszcze po prostu. Natomiast już idąc w webinary, a propos, że pojawi się ten miłosny na sklepie, ochronny nie wiem, czy się pojawi, bo po prostu nie chce się przez program przetworzyć. A cięty, nie cięty, nieważne. Może jest po to, żeby zrobić raz jeszcze po prostu. To przygotowujcie się. Ale miłosny jest, ojej, cudo. Fajny jest miłosny tak. Webinar. No. I on się robił raz jak miód. No. I znowu w kalendarz lecę, ponieważ chcę wam powiedzieć pi razy drzwi. Baba Jagie? A tam, gdzie tam. A propos webinarów. Webinar Luster. Myślę, że w okolicach 22 maja, to jest przedostatnia sobota miesiąca, nie, dobrze, bo ja tak sprawdzam, czy nie wchodzę w webinary. Nie, to tutaj mają być ostatnie soboty miesiąca, czy ja przedostatnia sobota. Dobra, ale w każdym razie... W każdym razie będzie. Tak, webinar Magii Luster w maju pod koniec. I znowu, tak jak to u mnie, za 50 zł dla tych, którzy się zorientują. Natomiast potem, jeżeli da się złożyć na sklepie, walnę ceny z kosmosu po to, że mogę. Także warto się orientować, a ogłaszam tak intensywnie jak nowie, pełnie i ostatnio Babę Jagę, bo słuchajcie, mamy tą Babę Jagę i strasznie mało mamy chętnych. Strasznie mało mamy chętnych, co nie jest fajne. Znaczy, ja może rozumiem sferę finansową, baby, ja w ogóle sferę finansową rozumiem. Natomiast pamiętajcie, że tutaj poprzez motanie, oprócz tego, że dowiemy się podłoża tej jednej pacynki, nie wolno tak mówić o magicznych lalkach, tej jednej lalki, to dowiemy się również o różnego rodzaju ludowych przekazach, czynieniach, motaniach, wyzwolimy energię kobiecości, wyzwolimy energię twórczą, bo poprzez łapki bardzo wzrastamy. Umiejętność nabyta wraz z wiedzą motania którejkolwiek z lal jest umiejętnością na zawsze, bo nieważne, że nam wyjdzie krostopata i brzydka, ważne, że będzie działała. Więc ja, a mamy webinar teraz, słuchajcie, teraz nie, za 2 tygodnie? W przyszłym tygodniu. No to za 2 tygodnie, bo tak, mamy poniedziałek. Więc mamy 2 tygodnie na zapisy. Słuchajcie, ja wam ten webinar trąbię z 2 miesiące, więc myślę, że to nie jest to, że nawet warto, tylko że dla własnego wyszkolenia i wzrostu można. Oczywiście warsztaty są dostępne przez tydzień. Można sobie dosiąść, kiedy można, bo ja rozumiem, że termin może nie każdemu pasować. Prowadzi Agata, więc to nie jest ktoś, kto na przykład świetnie czaruje, a nie potrafi się wypowiedzieć, bo wręcz przeciwnie, no to jest wykładowca akademicki, więc a zaliż
Wie, o czym mówi. Wie, ale wie, jak przekazać, bo tak. Czasem można mieć wiedzę i... A tutaj po prostu przekazać trza. Przekazuje dobrze. Tutaj Kasia była na ostatnim motaniu, dokładnie. No naprawdę, ten, kto był na motaniu, ten wie, że motanie motaniem, ale wiedza wiedzą, przekaz przekazem i wzbudzenie energetyki kręgu wzbudzeniem energetyki kręgu, że tu po prostu wartościowości są różne. No i ja wam powiem tak, no wiedza nabyta jest, wojna przyjdzie, a wy weźmiecie szmaty i wymotacie lalkę, jesteście szamany. Taka prawda. Taka prawda. Więc tutaj mówię, bo wiem, że ma, że często osoby tak czekają, a jeszcze mam czas, a jeszcze mam czas. Wiecie, ja ogłaszam to długo. Mamy malutko osób, ale zacnych, zacnych, powiem, w dużej mierze wisienkowych, ale dobrze by było, żebyście po prostu skorzystali, bo warto. No i tyle. I jeszcze coś chciałam. A, i cykl polecam na sam koniec. Słuchajcie, mam trzy rzeczy do polecenia, gdzie można uczestniczyć. I będę o tym przypominała od czasu do czasu, bo fajnie się to wszystko tak robi i organizuje. Swoją rzecz polecę. Targowisko u hrabiny, grupa na Facebooku. Grzegorz mówi, że go do kursu dopisać i maila wyślę. E-mail, znaczy to akurat niepotrzebny, bo na pamięć znam. Także tak. Dobrze. Targowisko u hrabiny. Grupa na Facebooku. Słuchajcie, fajnie się rozwija. Tak jak patrzę, jakie rzeczy ludzie wstawiają, super. Mamy super wstawiających. Wyławiamy fajne sprawy stamtąd. Naprawdę, podoba mnie się. Grupa jest moderowana, czyli posty są jak gdyby przepuszczane przez nas, więc wylatują osoby, które wstawiają inne grupy sprzedażowe, w sensie kup ten ciuch, albo tam jakieś tam, wiecie, suplementy, coś, to w to się nie bawimy. Rękodzieło, sprzedam książkę, bo przeczytałam, kupię książkę, bo nie mogę znaleźć, tego typu rzeczy. Tylko oczywiście, że nam potrzeba nabywców, więc ja bym powiedziała, że ja w ten sposób reklamuję, żeby ktoś te fajne rzeczy też kupował. Targowisko u hrabiny, także zapisuj ta się. Ja dzisiaj może jeszcze umieszczę ogłoszenie, bo jak umieszczę ogłoszenie, to zawsze nowe osoby dochodzą, bo możecie nie wiedzieć, że coś takiego jest. Chociaż kto ogląda kawkę, ten wie, tak naprawdę, mówmy się, ale przypominam. Jest czynna, wszystko tak. Coś się dzieje, zawsze coś jest. Tak, no i chciałam polecić dwie osoby rękodzielników i tak, pierwsza to jest osoba, to jest Makramaga. Słuchajcie, też znajdziecie na targowisku. To, co ja mam tu dowieszone, to jest moje. Ja mam dużo rzeczy od Makrymagi. Tu mam trzymadełko. Ale dziewczyna robi makramą różne rzeczy. Ja mam bryloczek. Ona teraz robi takie fajne bryloczki z kamieniami. Na przykład można sobie swój kamień urodzinowy, czy tam ulubiony, zakupić. Ja sobie doczepiłam jeszcze takie... Tu miałam taki... Ten czakralny, a tu sobie jeszcze doczepiłam jeden. Tak po prostu. I Makramaga robi również makramy duże. Noszę się na jedną na łóżko, ale mam już tak w głowie, co bym chciała, tylko przyjdzie na to czas. Ja tu długo takie rzeczy ten mielę. Także to mogę polecić taką naszą, teraz polecam dziewczynę. Na targowisku ją też znajdziecie. Zasypcie ją zamówieniami, niech się nie wyrabia. To jest wtedy fajne dla rękodzielnika. Super. Makramaga. Tak tylko się pisze Macra. Maga. I drugie mamy przedstawiciel, Violeta widziałam. Jest na czacie. Violeta jest na czacie. O, właśnie się, bo Violeta stróży wyłączyła. A, pomachaj. Akurat czekajcie, jest. Jak pomachaj. To działa. Chyba pomachałam, czy coś, nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak jest, lećcie na targowisku, ja, tam jest. Na targowisku jest jej strona, jej wszystko, słuchajcie, a tak naprawdę to mówię, ja tylko wzięłam, tak chycnęłam, co miałam przy łóżku, ale mam tą piękną, jak pamiętacie, może z kalendarza adwentowego, takie wszystkie runy wiszą na takim pięknym czymś białym. No, mówię, zasypcie rękodzielnika. Tylko dokładnie tak. Pamiętajcie, że nasz targowisko, bo nie mamy żadnych pieniędzy. Ale ja nie mam z tego pieniędzy. Nie, to jest grupa grzecznościowa. Bo tam to po prostu my się tu jednoczymy, bo każdy coś robi. Także no. Dokładnie. Dokładnie. A druga osoba to mamy Magic Wood, gdzie ja tutaj też już pod ręką, bo przecież nie będę wszystkich rzeczy znosić, mam. Słuchajcie, mietły różnej wielkości. Mam oczywiście taką mojej wielkości. Mam
trzy takie, trochę większa, mniejsza. Mam maleńką i ona czeka na Babę Jagę właśnie. Na Babę Jagę czeka. To mam to. No ale oczywiście Magic Wood to jest drewno, a nie tylko miotły. Również, słuchajcie, od lat używany świecznik czakralny, w którym zgubiłam nakładkę, ale Dorota kupiła ostatnio, to może jedną pożyczy, nie? To sobie skleję. Ten świecznik smoka, który widzieliście, albo na przykład, gdzie jesteś kochana, wszelkiego rodzaju, ja tu mam taką, chciałam do księgi, żeby mi się w księgę mieściła podróżną różdżkę po prostu. Także dwie osoby w tym tygodniu polecam, co by wyłowić z tych wszystkich osób, które tam na targowisku są. Ale słuchajcie, mamy tam ceramiczne anioły, dziewczyna wrzuciła, tak, takie piękne, ładne. Biżuterię bardzo często. To jakieś jest taka w ogóle zatapiana w żywicy, takie wisioreczki. No to właśnie cuda, te zatapiane wisiorki. No. Ale to w przyszłym tygodniu. Ale możecie zajrzeć. Tak. Także będziesz miała jeszcze mniejsze miotełki. Aha, no to może zobaczymy. No dobra, no tak, bo to mam już przy zagadek. No ale w każdym razie to chyba wszystko. Poleciłam. No. A, najnowsza różdżka moc seksu i płodności. Najnowsza różdżka jest w kształcie fallusa, nie przemawia do mnie. Nie dość, że badyl, nie dość, że sztywny, też czy fallus. Ale nie musi. Ja mam swoje, które do mnie przemawiają. Wiecie, jak jest. Każdy swoje różdżki ma. Także dwie rzeczy, dwie osoby polecam. Oprócz tego targowisko u hrabiny Zajrzyjta, bo warto. Zaglądajcie czasem, bo jak my się nie będziemy wspierać, to kto nas będzie wspierał? Tak naprawdę wasze pieniądze, przechodząc przeze mnie, idą na coś, co ja kupuję, co potem ktoś, dostając te pieniądze, znowu. Więc twórzmy sobie dobrą energię, a nie obcym. Proste, nie? Dokładnie. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Ja zaraz biorę się za nagrywanie programu na następną niedzielę o 10. Będzie program ciekawy, bo będzie o tym, na co uważać w ezoteryce. Mam nadzieję, że ciekawy. Będę starała się, by nagrywane przeze mnie mądre filmy w niedzielę o 10 były emitowane, jak gdyby, więc zaraz będę nagrywała. Już mam sprzęta ruszonego. Pomalowana jestem, to nagram. I co? Aha, i w niedzielę wszedł teraz film o botanicznych eliksirach, a na następną niedzielę będzie o niebezpieczeństwach w ezoteryce. Co ezoteryka nie jest groźna, tylko jak zwykle ludzie, nie? Najlepszy drapieżnik. Dobra. I teraz tak, słuchajcie. Żegnam się z widzami z YouTube'a, więc ja już tu wam znikam. Pa, pa, pam.